Tym razem wyruszyliśmy do Gliwic zainteresowani plakatem wystawy, na którym rozpoznaliśmy nasz schron, czyli schron 76. Co z tego wyszło, zobaczycie w dalszej części materiału. Po otwarciu drzwi do galerii okazało się, że wpadłem jak śliwka w kompot na samo otwarcie tej wystawy. Zapraszam na otwarcie wystawy. Dzisiaj mamy fotografię otworkową. Dwaj tutaj sprawcy tego, Damian, Janusz. Oni opowiedzą o tym więcej. Ja już gadajcie, ja nie mam gadanego. Jesteśmy w Gliwickiej Galerii na 6, przy ulicy Matejki 6, na wystawie projektu Obszary Warowne, który jest takim eksperymentem, można powiedzieć, bo jest to takie eksperymentalne podejście do tematu fotografowania Obszaru Warownego Śląsk. I pierwotnie cała ta wystawa została przygotowana na Festiwal Fotografii Otworkowej OFO. A dzisiaj mamy taką reminiscencję tamtejszej wystawy. Pierwotnie ona odbywała się w przestrzeni schronu na Rudzie. To jest schron numer... schron bojowy numer 27 na ulicy, tak. 1 maja. Tak. I właściwie cała ta wystawa by nie powstała, gdyby nie człowiek, który się tamtym schronem opiekuje. To jest Grzegorz Binia. I on właściwie, zafascynowany fotografią otworkową, zaproponował temat, żebyśmy spróbowali na otworkach uwiecznić te obiekty właśnie Obszaru Warownego Śląsk. No i efektem tego jest właśnie ta wystawa. Z jednej strony są fotografie, które wykonał Damian, które są tutaj za nami. I one są takie bardziej dokumentalne. Te fotografie są ostrzejsze, bardziej czytelne, co jest wielkim wyzwaniem, jeżeli chodzi o fotografię otworkową. Także tutaj Damian prezentuje taki bardzo skrajny charakter, jeśli chodzi o fotografowanie otworkiem, gdzie można nawet wykonywać fotografię dokumentalną, co widać za plecami. Natomiast część, którą ja prezentuję, która jest po drugiej stronie sali, jest już mniej figuratywna, jest bardziej, skupia się na pewnych emocjach. Ja do tematu podszedłem bardziej od strony takich wspomnień, no bo pochodząc ze Śląska, z Rudy Śląskiej konkretnie, no to te bunkry gdzieś tam za Bajtla zawsze towarzyszyły nam, chodziliśmy z dziadkiem na Ostrężyny i gdzieś tam w okolice bunkrów i tak dalej, więc one zawsze gdzieś tam były jakąś taką częścią. Ja bardziej chciałem uchwycić jakąś emocję, gdzieś zatopienie w tą taką tkankę krajobrazu, więc mamy takie dwa różne, w zasadzie skrajne spojrzenia, ale które, myślę, się w jakiś sposób uzupełniają. Także myśmy zawsze robili rzeczy niby wspólnie, ale podobne rzeczy na dwa różne sposoby. No, tak, bardzo dobrze nam się pracuje w duecie, jeśli chodzi o fotografowanie, także różne projekty żeśmy organizowali, a tutaj też dzięki właśnie uprzejmości Sławka Kokoszki, który jest właścicielem galerii, możemy ponownie pokazać tą wystawę, która była w ramach OFO. W trakcie oglądania tej wystawy miłym zaskoczeniem było umieszczenie naszego schronu aż na 3 zdjęciach, a sposób wykonania tych zdjęć robi wrażenie swoją prostotą. Czym jest fotografia otworkowa, poczytajcie sobie sami. Natomiast twórcy tej wystawy wyrazili zainteresowanie wypożyczeniem
swoich prac celem zrobienia wystawy plenerowej również w naszym schronie, na którą już teraz serdecznie Was zapraszam.